Cześć, witajcie ponownie na kanale Napraw Komputer. Tak jak obiecywałem, chciałem pokazać Wam dzisiaj dość nietypowy sposób na kalibrację analogów z efektem Halla, tych zielonych, których ta zewnętrzna martwa strefa, ten zakres ruchów jest zmniejszony. Natomiast skutkuje to tym, że w większości przypadków nie ma pełnego zakresu ruchów po okręgu, co też Wam pokażę za chwilę tutaj właśnie na testerze. Pad został skalibrowany właśnie przed chwilą na nowo w narzędziu kalibracyjnym. Klikamy sobie test tego zakresu właśnie. I widzimy, że lewy górny róg, prawy górny, prawy dolny i lewy dolny w obu analogach są tak jakby nie do końca wychylone, czyli nie można po pełnym okręgu nimi manipulować. No i powiedzmy, nie ma w zasadzie metody na to, żeby to obejść. Można by było próbować ewentualnie tymi magnesami coś tam jeszcze porobić. Natomiast no, jakby jest to dość uciążliwe i też nie w każdym przypadku zdaje egzamin. A ja jestem taką osobą, że coś tam lubię pokombinować, coś tam sprawdzić, a może tak będzie działać, a może inaczej. I powiem Wam, że jakąś taką dziwną rzecz znalazłem, natomiast ona jest skuteczna. Za chwilę Wam pokażę, jak ja kalibruję te analogi. Wchodzimy sobie do narzędzia kalibracyjnego i klikamy skalibruj maksymalny zasięg. No i teraz tak naprawdę nie musicie kręcić po okręgu tymi analogami, żeby je dobrze skalibrować. A żeby to wychylenie było po pełnym okręgu, no to musicie wychylić drążki oba w górę, w dół, w lewo i w prawo, ale jak najbliżej końca, aby tylko do końca nie dotknąć tutaj tego krańca. I to wtedy pozwoli na to, żeby po pełnym okręgu te analogi prawidłowo funkcjonowały. Jest to niestety metoda na tyle niedokładna, że żeby skalibrować oba drążki, no to czasami potrzeba kilku prób. Ja sobie odwracam pada w ten sposób. Patrzę pod kątem, biorę do góry i jak już prawie jest na górze, to puszczam to samo do dołu, aby do końca po prostu nie dojść. I tutaj teraz w lewo i w prawo. Dobra. I to samo z tym lewym, czyli do góry, nie do końca, do dołu, nie do końca, w lewo tak samo i w prawo również. Zobaczcie, jak teraz będzie się zachowywać ten analog. Wrzućmy sobie do gamepad testera. Oczywiście zaznaczam, że teraz nie musi być idealnie, natomiast zobaczymy, jak ta próba nam wyszła. No tu widzimy, że troszeczkę nam z lewej strony i tutaj w lewy dolny róg i lewy górny róg jest do poprawy, więc na pewno będziemy robić to jeszcze raz. Zobaczmy, jak prawy. No prawy też troszeczkę niedokładnie, ale uwierzcie mi, że udało mi się skalibrować je idealnie. Dlatego za chwileczkę podejmiemy kolejną próbę. Wracamy i jeszcze raz klikamy sobie. I teraz musimy się maksymalnie skupić nad tym. I lewy. Dobra, zobaczmy teraz, jak to będzie wyglądało. Lewy. No i zobaczcie, lewy praktycznie dobrze. No ten lewy, ten prawy górny róg nie jest idealnie, ale powiedzmy, nie jest źle. Jak na moje potrzeby, to by było ok. Gdyby to był pad klienta, no to bym tam jeszcze próbował to poprawiać. Zobaczmy, jak prawy.
No prawy widzimy gorzej, bo tam się prawdopodobnie w tej dolnej partii no nie skupiłem na tyle, żeby wyszło to ok, więc będziemy tak czy inaczej poprawiać, ale zobaczcie, jaka jest już różnica. Praktycznie lewy jest po okręgu idealnie, 5% błędu, no to oryginalne Alpsy tak miały. Prawy ma mniejszy błąd, no ale też widzimy, że tutaj ten zakres jest nieidealny, więc podejmujemy kolejną próbę, nie poddajemy się. I jeszcze raz to samo. Dobra, próbujemy jeszcze raz. Coś mi się wydaje, że ten lewy skaszaniłem. A może i nie. Nawet lepiej. 4,7%. Dobra, a prawy? Żeby był dobrze. No i widzicie, że prawy również jest no praktycznie idealnie. Tutaj jak się dociśnie, to się ten kawałeczek tutaj zapełni. Ale zobaczcie, w tym momencie one są idealnie skalibrowane. Tylko do góry, tylko do dołu. Każdy z analogów, a zobaczcie, że jego ruch jest płynny w każdym zakresie, więc to narzędzie do kalibracji jest na tyle mądre, że ono sobie oblicza na podstawie tego wychylenia tylko w tych czterech kierunkach, jak dalej powinien się wychylać ten drążek. I powiem Wam, że w tym momencie, jak dla mnie, one są skalibrowane w najlepszy możliwy sposób, czyli no, uważam, że nie da się lepiej. Może są jakieś analogi jeszcze lepsze do kupienia, będę pewnie testował. Natomiast te zielone przy tej kalibracji, przy tym sposobie kalibracji, jak dla mnie, na tą chwilę są wystarczające. Także nie musicie już kalibrować padów po okręgu. Znaczy, możecie, bo może to, co robię, jest głupie i nie wiem, na dłuższą metę nie będzie działało, choć testowałem tego pada i żadnych problemów nawet po jakimś dłuższym czasie nie było. Testowałem też to na kilku padach, ponieważ dokładnie tak samo zachowuje się każdy z tych analogów, które wlutowałem, więc można sobie w ten sposób poradzić. Na tyle niestandardowy, że postanowiłem Wam go właśnie pokazać. Także dzięki bardzo za oglądanie tego krótkiego filmiku. Ostatnio nie mam w ogóle czasu na nagrywanie, na montaż, ale na pewno filmy będą się pojawiały, także nie martwcie się, jak coś ciekawego się trafi, to spróbuję coś tam zmontować. Jeżeli się podobało, zostawcie łapkę w górę, komentarz. Jeżeli macie coś do naprawy, no to w opisie jest link do strony internetowej, gdzie możecie wypełnić formularz. A tymczasem trzymajcie się, cześć, do następnego materiału z serwisu.